Wszystkim tutaj znowu Wechter, a to kolejny odcinek Margonem na lejcie. Dzisiaj sobie zagramy w loterii wakacyjnej. Wiem, że już ta loteria trochę trwa, ale jakoś nie miałem czasu, żeby to nagrać. Chciałem to nagrać, dlatego robiłem to dopiero teraz. Okej, myślę, że sobie kupimy... który tutaj zestawik? Chyba ten najdroższy, legendarne 3, legendarne losy. Miejmy nadzieję, że trafimy na coś bardzo wartościowego. A dokładnie mam na myśli to błogosławieństwo. Chyba z CBK, jeżeli się nie mylę, które można wylosować. Mam nadzieję, że nam się uda właśnie to te błogosławieństwo wylosować. Bo mi się przydało, bo już te obecne co mam to już mi się kończą. A więc zaczynajmy. Dobra, pierwszy los. Co tam dostaliśmy? O matko, dostaliśmy jakąś tam banana. Nie, to jest goryl. To przyzywa takiego goryla z tego, co mi się wydaje. A to co to jest? Jakiś pająk w czekoladzie. Teleportuje gracza. A gdzie teleportuje dokładnie? Mniejsza z tym. Mało mnie to obchodzi. No nie jestem zadowolony z tego losu, ale co to jest? O, taka małpka. No dobra, ta małpka jest nawet fajna. Ale tyle z tych smoczych łusek dawać za nią. Trochę żenada. Dobra, dostaliśmy jakiś neutralny item, też legendarny. I dwa losy wakacyjne ulepszone. Wakacyjny los, dwa ulepszone. No nie wiem nawet jeszcze, co można za nie tam wygrać. Ale kolejna kupa. Po co mi jakiś neutralny item legendarny? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy, co tam dalej nam się uda wylosować. Jest błogosławieństwo, nie wierzę. Wow, serio? A jednak do trzech razy sztuka udało nam się moje upragnione błogosławieństwo wylosować. Czy jest ono super? No niszczy energię, niszczy manę. Coś tam przywraca, daje uniku SA na tancerza jak znalazł. Na maga też pewnie mi się przyda. W końcu ma CBK, nie? Wow, po to tą właśnie loterię. W ogóle brałem udział po to w tej loterii, żeby właśnie wylosować to błogosławieństwo i się udało. Więc jestem zadowolony. Jak mogliście zaobserwować, na dwa pierwsze losy nie były jakieś szczęśliwe dla nas, ale ten trzeci, można powiedzieć, że to był taki strzał w dziesiątkę. Okej, mamy jeszcze te dwa losy za 220 smoczych łusek, no zobaczmy, co w nich będzie. Następne jakieś błogosławieństwo ulepszone, wszystkie cechy uniku i SA. No okej, może być. Chcę zagrać jeszcze raz i zobaczymy co. O, tu jeszcze heroiczne, o matko, dużo nawet życia daje i przywraca. No, na maga całkiem spoko będzie, tak myślę. No to wam powiem, nie jest tak najgorzej z tą baterią. Chętnie bym zobaczył jeszcze, co tu w ogóle jest, bo tak nawet nie sprawdzałem, co można tutaj kupić u nich. Przy okazji mogę wam też pokazać. No, teleport, aha, tu można za to jest walutę mogę sobie kupić, tak? Tak, mogę sobie walutę kupić. Ale mamy bez 100 tych smoczych łusek, więc nas nie stać. A za dwa coś mogę kupić tutaj, a ten mogę kupić tutaj te kupony, kuponów nie chcę. No, ewentualnie myślałem, żebym po prostu sobie kupił na przykład takie błogosławieństwo, ja bym nie wylosował, ale jeżeli mamy już takie, to myślę, że nie będę tyle tych smoczych łusek, tych pieniędzy po prostu na smocze łuski wydawał, żebyście mieć te, chociaż one też są nawet całkiem dobre. Krytyczna osłona, jeżeli bym na, przypuśćmy na tamto założył, to wtedy miał 30% na krytyczną osłonę. Krytyki praktycznie nic by mi nie robiły. A tu dotyk anioła, to wtedy mam 10% na dotyk z butami, których teraz nie mam na sobie, bo są właśnie na magu, ale jeszcze chciałem zobaczyć, co tam za na przykład dwie te, co to się, jak to się nazywa, te dwie monety, nie, to jest koci obłok. Obok, no, nieważne. Za 5 tutaj jest coś takiego. To jest chyba jakiś dzienny quest, ewentualnie bym mógł zrobić, żeby właśnie zdobyć takie błogosławieństwo, ilość 10, no. Jakieś super nie jest, ale na jakiś tam exp coś się nada. Czyli za dwa te to nie ma co tutaj zbytnio szukać. Aha, tutaj można za te smocze łuski kupić, ok, a za tą walutę jeszcze gdzieś coś można kupić. A tu normalnie za kasę można kupić, widzę. Jakieś neutralne konsumpcje. Nie wiem, to chyba gdzieś teleportuje, tak mi się wydaje. Jakiś robaczków, czegoś tam nie chcemy w słoiku. Po co mi to?
Aha, a tutaj są te właśnie. Aha, i tutaj jest za kupony. Nie wiem, czy jakiś w depo nie mam, bym musiał zobaczyć. No jest takich ciekawych miejsc, chyba zawsze to co zawsze, nic specjalnego. Przydałoby mi się zwoje na przykład do zagajnika, są takie może? Sprawdzę szybko. Chyba nie ma. Nie ma, niestety. Chyba jest kamień do wioski pszczelarzy, czy jakoś tak. Ale tam nie chcę tego kamienia raczej. Tutaj i tak jest kawałek, żeby tam dojść. Okej, tu jest za 3. A tu raczej za 30 i pewnie jeszcze drożej. Nie, 30 to max. A ty co tutaj skupujesz? Aha, kupujesz torby, kupujesz, tylko sprzedajesz torby. Torby nie chcę na razie, bo wygrałem kiedyś właśnie w loterii, to mi starczy. Ale mamy to błogosławieństwo, naprawdę. Przyda mi się na pewno. Na jakieś PvP z jakimiś gościami, co mają niezłe EQ. Dostaną takie CBK i będą się dziwić pewnie skąd. Naprawdę super, że akurat nam to się udało wylosować. No z tego nie jestem zbytnio zadowolony, bo potem jakaś neutralna, legendarny posążek jakiegoś tam gościa, co nawet nie umiem wypowiedzieć jego nazwy. Kompletnie nieprzydatny. No ta mapa jest nawet spoko, co ona może robić? Przerwa? Aha, wcina banany. No całkiem spoko, śmieszne. Nawet animacja. Aha, pokaż moc, tak. Nie, super, ma nawet 2T, to nie jest tak najgorzej. 50 użyć. No ta mapa jeszcze ujdzie, nie? Bo nawet fajnie wygląda, jak tak za tobą chodzi taki. To w sumie nie mapa, tylko goryl. Bubu. Małpa jest okej, błogosławieństwo super i to takie słabe, ale do tego też mieliśmy za to, można powiedzieć, dwa dodatkowe losy, co też są fajne. Korci mnie to, żeby użyć tego, więc użyjmy. Zobaczmy, gdzie to nas teleportuje. Teleportuje to nas. Aha, do Itan. No okej, jesteśmy w Itan. Przy okazji możemy jeszcze szybko zerknąć, czy mam jakieś kupony teleportacyjne w depo. W którym to miejscu? Aha, tutaj. A to tu, gdzie u tego gościa się robi na 21 level, jak dobrze pamiętam, na broń. Jest taki quest, musisz zabijać tam pająki w tym domku. To tam właśnie teleportuje ten pająk. Nie wiem, jak dokładnie się nazywa ten item, jakiś tam pająk z czekolady, czy jakoś tak, na patyku. Okej, lecimy zobaczyć tam do tego depo, jakie ja mam tam właśnie te kupony. Może coś ciekawego jeszcze będę mógł kupić za nie. Na outfit za 10 raczej nic ciekawego nie było, na torbę za 4 też nie. Chyba na mago. O, widzicie, jeszcze tu mam to legendarne błogosławieństwo z CBK. Teraz powiedzieć, można porównać, które jest lepsze. To przywraca tyle samo, uniku też daje tyle samo, tu SA chyba też tak samo. Tylko tu podczas unik przeciwnika jest zmniejszony, a tutaj niszczy po prostu manę. Mi się wydaje, że to jest jednak lepsze, bo niszczy tą manę i energię niż ten unik. Chociaż tu też spowalnia o pół SA. A nie, moim zdaniem chyba lepsze jest jednak to. W każdym razie mamy teraz 12 użyć takiego CBK. Na pewno fajnie. Czy ja chcę to przekładać do depo? A przełóżmy to też do depo i to też myślę. I jeszcze wam szybko pokażę. Miałem ten dodatek do przelogowywania. Kurde, nie wiem, czy nie widzieliście czasami mojej poczty. Niedobrze, jak widzieliście, to niedobrze. Chociaż może nie widzieliście całej. No zobaczymy, jak to będzie na nagraniu. Okej, jesteśmy na magu. Na magu wbiłem ten 140 level. Myślę też, że jakiś odcineczek szybko wrzucimy z maga i wam pokażę, jak tam się sprawuje ten mój mag 140. No muszę się pochwalić, że już parę osób przekonała się o tym, że jednak Max z takimi dwoma legami z tym EQ może coś tam na PvP zrobić. Aha, i coś chciałem sprawdzić. Tu mam jakiś kupon na torbę, to nie chcę, ale czy mam jeszcze jakiś na teleport? Nie mam na teleport, więc raczej nic innego nie kupimy. Okej, to by było na dzisiaj tyle w tym odcinku. Myślę, że następnym razem spotkamy się szybciej niż tam chyba. Teraz nie, 2 tygodnie nie było filmu. Myślę, że uda mi się szybko coś nagrać jeszcze dla Was.
Dzisiaj chciałem wam po prostu nagrać tą loterię. Akurat miałem czas na to, żeby nagrać, bo loterii wziąć, zabrać udział, można powiedzieć, to mogłem już wcześniej, ale chciałem wam to nagrać, dlatego dopiero teraz brałem udział w tej loterii. Może to i nawet dobrze, bo jeżeli bym brał wcześniej, to może by mnie nie, po prostu nie poleciało to błogosławieństwo. A tak to poleciało, jest super, bo to chciałem właśnie brać udział w tej loterii, żeby mieć to błogosławieństwo, a więc jestem zadowolony. No ten jeden los nam nie pykł nawet tak, ale może być. Dobra, to do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.